pragnę, byś pozostał mi. Ty ukochałeś mnie, pomimo moich wad i błędów jesteś ze mną, to nie zmieni się. Czas na wspólny śpiew godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wymij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi, Jego przedwiecznemu. Naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszcza i nikim nie gardzi. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać co nie kajda te, któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieku. Amen. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
błogosławmy Panu. Chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy. Obejmij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi, Jego przedwiecznemu i równemu i w pustie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nigdy. Niech w Trójcy jedyny na wiek wieku słynie. Zawitaj, Panno mądra, Tobie poświęcony, Ziemio ma korona i pięknie ozdobiona, powszela gwiazda nas, świata okrojona. Niechaj święta przy Boże Matki zrodzona, gdyś Matką przeżyjący, gdyś jest świętym świadkiem, to ma gwiazdo zjawiska. Polityka obronna, suwerenna Europa. Nie suwerenne państwa narodowe, tylko suwerenna Europa. To jest Europa, która chroni i jest suwerenna. No, i czy to zmierza do tego, że ma powstać kiedyś jedno wielkie państwo europejskie? No tak, nawet niedawno w wywiadzie dla jednej z gazet, Handelsblatt, gazet niemieckich, minister finansów Francji powiedział, że trzeba stworzyć imperium europejskie. Po raz pierwszy z wysokiego czy polityka, ważnego polityka europejskiego to padło. No i że oczywiście to będzie imperium, które będzie niosło pokój, będzie walczyło o pokój w świecie. Wszelkie dobro skądinąd. Znamy inne imperia, które tylko, no najczęściej zresztą imperia, tak, niosły tylko pokój i dobro. No i jest taka tendencja, no to jest oczywiście tak, no powiedział prezydent Macron, w tej chwili nie ma najsilniejszej pozycji. Angela Merkel, która się do tego przychyliła, jest politykiem odchodzącym. W zasadzie codziennie się ukazują artykuły już ją żegnającą w tej chwili. Za chwilę już nie będzie szefem CDU. Za chwilę już nie będzie szefem CDU i za chwilę już nie będzie kanclerzem. Jej epoka dobiegła końca, no i też się mówi, że ona w tej chwili już dbając o swój obraz, swój wizerunek w historii, no, mówi rzeczy, których by nie mówiła jeszcze jako no, osoba, no, która, polityk, który ciągle jest u szczytu swojej władzy. No, ona już odchodzi, więc być może, no oczywiście z tą armią europejską, to jak słusznie ktoś zauważył, trzeba by było zmienić chyba konstytucję wszystkich krajów 27 członkowskich, ale rzeczywiście jest taka tendencja, że teraz Brytyjczycy odchodzą, no to weźmy się do budowy nowej Europy. Ale, no właśnie, panie profesorze, tak, bo jest centralizowane. Wielu naszych słuchaczy mogłoby zadać takie pytanie teraz. Właśnie, panie profesorze, to niech pan powie, dlaczego ta nowa jedna Europa, jedno państwo europejskie byłoby złe w stosunku do tego, co teraz mamy, czyli iluś państw narodowych. No tylko to zależy, co się ceni w historii. Jak ktoś niespecjalnie jest związany ze swoim państwem, swoją tradycją, swoimi wartościami i swoją kulturą też, to rzeczywiście, no to może mamy przecież wielu takich polityków, którzy w Polsce również, którzy tą deklarację, tam kiedyś jak była jakby kampania przed referendum wejścia do Unii, prawda, to były to jestem Europejką, jestem Europejczykiem. No są tacy ludzie, którzy już tą swoją całą już lojalność, libido polityczne skierowali ku tym instytucjom unijnym. No ja bym powiedział,
z innego jeszcze punktu widzenia dla mnie to oczywiście byłaby, uważam, jestem przekonany, że to by był oczywiście utrata wolności politycznej. Utrata wolności politycznej? Tak, tak, nasza utrata wolności politycznej. Wie pan, no nie wiem, czy pan wie, ale 9 listopada grupka takich rzeczywiście najbardziej zapalonych euroentuzjastów, między innymi taka pani politorka się nazywała Ulrike Guero i pisarz austriacki Robert Menasse, który ostatnio zresztą napisał bardzo ciekawą powieść nagradzaną o Brukseli, jakby się nazywa Hauptstadt, czyli stolica, gdzie tam jest taka też bardzo negatywna postać terrorysty. A tym terrorystą jest polski katolik, który, tak, tak, który dokonuje zamachu, zabija kogoś, on jest trenowany przez jakąś fundamentalną organizację katolicką w Poznaniu, wysłany do Brukseli, dokonuje zamachu, więc to będą ludzie, którzy będą kształtować. Otóż ci państwo i związani proklamowali Republikę Europejską w paru miastach. To była taka akcja, mało u nas zauważona, ale w niemieckie media dużo o tym donosiły. Więc w takiej republice, to wie pan, ani ja specjalnie wolności politycznej mieć nie będziemy. No właśnie. Się, to... panie redaktorze, naprawdę. No zostańmy w takim razie jeszcze w klimacie niemieckim. Oto przez media społecznościowe przewinęły się serie zdjęć. Niemcy szykują się do świąt, a na zdjęciach widać betonowe blokady zakładane na ulicach. Boją się ataków terrorystycznych. Czy właściwie jest tak, że teraz przed świętami w Niemczech jest taki rodzaj obawy przed atakami kolejnymi? Czy to jest dalej wciąż żywe? No jest żywe, chociaż oczywiście ostatni okres był trochę spokojniejszy. No jedną z przyczyn odejścia Merkel jest jej polityka imigracyjna. Ona, no to jest, jak się popatrzy, jakie to było społeczeństwo w 2005 roku, kiedy ona obejmowała urząd, jaki jest teraz, no. Nastąpiła jednak bardzo, bardzo głęboka zmiana i to muszę powiedzieć, że to jakiś los spłatał Niemcy, jakiś potwornego figla, prawda, czy jakoś dotknął ich, bo to było społeczeństwo zawsze bardzo zamknięte, nieco ksenofobiczne, powiedziałbym, bardzo mające poczucie hierarchiczności, mimo wszystkich przemian po wojnie, no, tam amerykanizacja i tak dalej, ale ono było zawsze, jeszcze było też bardzo jednolite, homogenicznie, etnicznie, jeszcze lata 90. na przykład, mimo, że mieli wielu Turków i do dziś mają. No tak, a ci Turcy żyli sobie oddzielnie, potem tworzyli taką tak zwaną, takie społeczeństwo równoległe, jak to się mówi. No, ja pamiętam, że znowu jakąś taką dyskusję, ktoś powiedział, ja powiedziałem, no jak to, przecież tu żyją miliony ludzi, które mają zupełnie inne wyobrażenia, na przykład o życiu rodzinnym, o życiu religijnym. Ktoś odpowiedź w tej dyskusji, kto to jest? Zdziwiony. No mówię, no te parę milionów Turków, które tu żyją w Niemczech. I odpowiedź była taka, ale przecież oni się nie liczą. No oni byli, ale się nie liczyli, ponieważ oni nie mieli żadnego wpływu politycznego. Dopiero teraz wchodzą do sfery publicznej. Natomiast ta zmiana, która nastąpiła, no dzisiaj mówi że się o tym, że co czwarty Niemiec ma już jakieś pochodzenie, ma tak zwany Migrationshintergrund, czyli gdzieś ma jakieś korzenie, ale zmienia się, znaczy to nie są już tacy cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali i się dostosowywali, prawda? Tacy jak na przykład nasi pokorni imigranci ze Śląska, których tam mieli babcię niemiecką, w związku z tym mówili, że są Niemcami, potem się starali wychować jak najszybciej, żeby dzieci mówiły bardzo dobrze po niemiecku i jeżeli oglądali, to słyszałem takie powieści, jeżeli słuchali polskiej telewizji w latach 90. to ze słuchawkami, żeby sąsiedzi nie słuchali, że mówią po polsku. Tak, tak, jeszcze było to lata 90. ludzie się wstydzili, bali się mówić Niemczech po polsku. Czyli na naszych oczach struktura społeczeństwa niemieckiego bardzo się zmieniła. Zmieniło się wszystko, tak. Zmieniło się to. Wie pan, to jest taka transformacja, myślę, równie głęboka, jako polskie społeczeństwo przeszło w wyniku tej pokomunistycznej transformacji, napływu technologii, uzachodnienia. No to tam społeczeństwo, które było homogeniczne, które było dosyć zamknięte, nagle zostało, jakbym, siłą otwarte. No jaki to ma efekt?
efekt na ich decyzje polityczne Niemców, jaki to ma efekt na ich świadomość, na ich zachowania społeczne? Moim zdaniem nastąpi bardzo ostra polaryzacja. Pewnie, prawdopodobnie teraz następny przewodniczący CDU będzie robił wszystko, żeby przesunąć tą partię na prawo. Zresztą słyszałem kiedyś taki komentarz bardzo ciekawy jednego z politologów niemieckich, który powiedział, no jeżeli się tego nie stanie, to ta AfD może nawet kiedyś uzyskać większość, bo badania wskazują, że większość Niemców obecnie ma poglądy konserwatywne, co spowodowało wielkie zdziwienie dziennikarza prowadzącego ten wywiad, no bo rzeczywiście do tej pory wydawało się, że dominują raczej takie postawy lewicowo-liberalne, a no powiedzmy, że Partia Zielonych to jest małą partią teraz rosnącą, być może będzie partnerem w przyszłym rządzie, no ale ona była niezwykle wpływowa. No, cała ta republika rzeczywiście liberalizowała się i szła w stronę takiego właśnie no, otwartego, liberalnego społeczeństwa. No, niedawno przecież na przykład zgodzono się małżeństwa homoseksualne, które długo nie były dopuszczalne w Niemczech. Różne inne rzeczy. Przemiany obyczajowe były bardzo, bardzo głęboko. To jest związane oczywiście z przemianami demograficznymi. Jak się patrzy miasta niemieckie, najczęściej starsi Niemcy, rdzenni, no i plus wyrastające, zupełnie nowe pokolenie, właśnie trochę wymieszane z różnym właśnie jakimś podłożem etnicznym. Być może, że to się, prawda, znaczy utworzyć jakaś nowa tożsamość. Ja zresztą uważam, że dla nas, jakby z naszego punktu widzenia, to jest zmiana być może korzystna, mówię, z naszego polskiego. Czyli, że Niemcy złagodnieją, mówiąc tak kolokwialnie po prostu. Może się zmienią, prawda? Może być, to na pewno będzie proces bardzo trudny. No, te wszystkie wydarzenia pokazują. Teraz zresztą podobno znowu zaczęli, czyli Polacy, napływać w związku z Brexitem. Zamknął się rynek brytyjski, więc napływają ciągle też imigranci czy pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej, ale on się będzie zmieniało. Być może, no nie wiem, być może nam będzie łatwiej dojść do ładu na przykład z następnym kanclerzem. Za 15 lat będzie kanclerz syryjskiego pochodzenia. No być może łatwiej nam się będzie rozmawiać. No już był wicekanclerz pochodzenia wietnamskiego, ile dobrze pamiętam. Tak. Z Partii Liberalnych Demokratów. Tak, ale tak. Pan właśnie jemu wtedy jeszcze wypominano to jego pochodzenie w sposób taki, ja powiedziałem, czasem nawet złośliwy, oczywiście ukryty, ale on był rzeczywiście takim pierwszym wyjątkiem, no był w Partii Zielonych, jest parę, był taki przewodniczący tureckiego pochodzenia. Zresztą to byli cudzoziemcy, którzy starali się być bardziej niemieccy niż Niemcy, bo oni właśnie byli z tego pokolenia dostosowującego się. A ja mam też nadzieję, że ci, którzy napłyną, zmienią i tą swoją, właśnie ten kanclerz syryjskiego pochodzenia, czy afgańskiego może. Panie profesorze, jakiś zupełnie inny kształt naszemu niemieckiemu sąsiadowi. Być może wtedy łatwiej nam będzie się porozumieć, na przykład, nie wiem, co do pewnych kwestii historycznych i politycznych. Na ostatnią minutę, bo została nam dosłownie minuta, jeżeli Francja i Niemcy zaczną się jednoczyć i jednoczyć kraje wokół tej starej Unii, czy to nie będzie tak, że ta Unia nam ucieknie, jak to straszą niektórzy komentatorzy, ta pierwszej prędkości? Wie pan, no to niech ucieka, prawda? Niech ucieka, jeżeli ona ma iść w takim kierunku, no bo to zawsze jest taki, ja myślę, że tego rodzaju postawa to jest wynik jakiegoś takiego lęku i kompleksów niższości. Otóż to moim zdaniem, po pierwsze oczywiście te napięcia francusko-niemieckie są znaczące, więc ja nie wierzę, że oni tak zgodnie będą podążać w jednym kierunku. W gruncie rzeczy mówi się, że Macron ma trochę napoleońskie zapędy. Chce budować francuską Europę i żeby Francja odzyskała, trochę czerpiąc z zasobów ekonomicznych Niemiec, odzyskała swoją pozycję, jaką miała dominującą, powiedzmy, w pierwszych latach integracji europejskiej. Więc to, a poza tym ten kierunek oni wytyczają, to jest kierunek moim zdaniem bardzo, bardzo niedobry i nie ma żadnego powodu, żebyśmy mieli zmierzać w tamtym kierunku. To, co my musimy zrobić, to musimy proponować swoją wizję. Panie profesorze, dziękuję panu serdecznie za przybycie do studia. Tak minęło pół godziny. Drodzy państwo, słuchaliście wykładu właściwie pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dziękuję panu serdecznie. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.
Świat 24. Słuchajcie Państwa audycji Świat 24, Grzegorz Jankowski przed mikrofonem. Witam Państwa serdecznie raz jeszcze. Nasz kolejny gość to wicemarszałek Senatu, pan Adam Bielan. Dzień dobry. Dzień dobry. A właściwie już dobry wieczór, fakt o taka pora. Panie marszałku, no właśnie, Morze Azowskie, Rosjanie właśnie, jak czytamy w doniesieniach agencyjnych, zajęli 3 ukraińskie kutry, 2 marynarzy ukraińskich jest rannych. Eskalacja konfliktu, czy z tego będzie otwarta wojna znowuż? No, od wielu miesięcy mamy cały czas jakieś potyczki, przede wszystkim w Donbasie cały czas tli się konflikt. Jeśli chodzi o cieśninę kerczeńską, to to napięcie rosło już od wielu miesięcy i można było się już tak naprawdę od wakacji, od lata spodziewać, że prędzej czy później dojdzie do takich scen, jakie obserwowaliśmy dzisiaj. Myślę, że Rosjanom zależy na tym, żeby podgrzewać emocje, szczególnie w związku z tym, że Ukraina weszła w tej chwili w kilkumiesięczną czy kilkunastomiesięczną kampanię wyborczą. W marcu przyszłego roku będziemy mieć na Ukrainie wybory prezydenckie, a jesienią przyszłego roku wybory parlamentarne, które zdecydują o kierunku polityki zagranicznej Ukrainy i stosunkach z Rosją na najbliższe kilka lat. W związku z tym myślę, że Władimir Putin chce tego rodzaju potyczkami, starciami, spięciami, podniesieniem emocji wpływać na to, co się dzieje wewnątrz ukraińskiej polityki. Profesor Krasnodębski, który był gościem pierwszej części naszej audycji, mówił coś takiego, że Zachód zapomniał o Ukrainie. Faktycznie zapomniał, dlaczego? No, jeżeli patrzymy na te dzisiejsze wydarzenia, to możemy je zestawić z wypowiedziami choćby pani kanclerz Angeli Merkel, która jeszcze niedawno uzasadniając czy broniąc idei projektu budowy drugiej nitki gazociągu północnego Nord Stream 2, przekonywała, że jest w stanie wymóc na rosyjskich przywódcach deklarację, że mimo budowy tego gazociągu przesył gazu przez Ukrainę nadal będzie ustępował. No, jeżeli nie jesteśmy w stanie powstrzymać Rosjan przed agresywnymi działaniami militarnymi, to jak będzie można Rosjan zmusić do tego, żeby przesyłali gaz przez Ukrainę, dawali Ukraińcom zarobić, a przede wszystkim podnosili bezpieczeństwo energetyczne tego kraju. Władimir Putin od kilkunastu lat używa surowców energetycznych do szantażowania nie tylko zresztą Ukrainy, tak było również w przypadku wielu innych krajów bałtyckich. Również Polska miała całkiem niedawno problemy z dostawami rosyjskiego gazu i to się tak dziwnym trafem zawsze zbiegało z jakimiś ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi, jak na przykład szczyt NATO czy Światowe Dni Młodzieży. Więc no, ta zdrada, szczególnie Niemiec, które prą do budowy gazociągu północnego, rzeczywiście jest dość oczywista. Ukraińcy mają prawo mieć poczucie, że zostali zdradzeni. No, tym bardziej, że przypominają porozumienia z początku lat 90., kiedy w zamian za to, że zrzekli się statusu państwa nuklearnego, oddali broń atomową, która była na ich terytorium, oddali je Rosji. Państwa zachodnie zagwarantowały integralność terytorialną tego kraju. Nie zapominajmy o tym. Ukraińcy mogą mieć prawo, mają prawo czuć się, że zostali zdradzeni przez Zachód. Mocne słowa marszałka Bielana. W takim razie Ukraina jest skazana na poparcie. Ostatnie pytanie w tym temacie. No po żarcie, tak. Trudno powiedzieć, na co zdecyduje się Władimir Putin. Myślę, że on będzie raczej, nie sądzę, żeby w przyszłym roku doszło do jakiejś eskalacji, do jakiegoś otwartego konfliktu zbrojnego. Sądzę, że dla Rosji, dla Władimira Putina najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby zmiana polityczna w Kijowie, która by otworzyła drogę do może podobnych relacji, jakie Moskwa miała z Kijowem za czasów prezydenta Janukowicza. To jest oczywiście bardzo mało realne, niezależnie od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Przede wszystkim społeczeństwo ukraińskie jest dzisiaj niezwykle mocno nastawione przeciwko Rosji jako kraju agresora. Natomiast nie można wykluczyć wzrostu pewnych nastrojów populistycznych na Ukrainie. Ukraina
realizując plan uzdrawiania swojej gospodarki, musi też podejmować bardzo wiele niepopularnych decyzji, choćby niedawne decyzje o kolejnym podniesieniu cen energii, cen gazu, i to może zaowocować spadkiem poparcia dla wszystkich polityków na Ukrainie, wszystkich takich prozachodnich polityków na Ukrainie, więc myślę, że raczej Władimir Putin będzie czekał do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią przyszłego roku, na rozwój wydarzeń politycznych. Pamiętajmy również, że jakiś otwarty konflikt zbrojny na Ukrainie musiałby oznaczać znacznie więcej ofiar po stronie rosyjskiej. Obecny reżim rosyjski ma już w tej chwili kłopot z ukrywaniem strat w ludziach przed rosyjską opinią publiczną. Mimo że tam nie ma praktycznie wolnych mediów, to jednak w mediach społecznościowych cały czas pojawiają się informacje o kolejnych zabitych, więc chociaż przewaga militarna Rosji nad Ukrainą jest kolosalna i nikt nie ma wątpliwości, że Rosja dość szybko mogłaby Ukrainę pokonać, to jednak koszty polityczne dla Władimira Putina byłyby olbrzymie, więc myślę, że raczej w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z taką samą sytuacją jak przez ostatnie kilkanaście miesięcy, czyli niestety dalej będą ginąć ludzie w Donbasie, dalej będziemy mieć rozmaite potyczki, również morskie, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiejś otwartej wojny. Kończymy temat ukraiński. Drodzy Państwo, przechodzimy na zachód, bo oto dzisiaj szczyt Unii Europejskiej zatwierdził umowę rozwodową z Wielką Brytanią. Polska traci bardzo ważnego sojusznika w Unii Europejskiej. Polska traci ważnego sojusznika zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, które w tym wymiarze europejskim też mają znaczenie, chociaż Wielka Brytania pozostaje członkiem NATO i naszym bardzo ważnym partnerem w ramach NATO. Traci sojusznika również w kwestiach budowy wspólnego rynku. Nie tylko Polska, ale cała Europa Środkowo-Wschodnia domaga się, żeby przyspieszyć dokończenie budowy jednolitego rynku w ramach Unii Europejskiej. To jest w interesie naszego regionu. Nasze firmy są znacznie bardziej konkurencyjne cenowo-kosztowo niż firmy z Europy Zachodniej, ale to jest w interesie całej Unii Europejskiej. Wielka Brytania była zawsze... Blanka. Okolicznościach. Myślę, że przywódcy unijni, w tym również nasz przewodniczący Donald Tusk, ale również Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, który przygotowali wtedy przed referendum warunki dla Brytyjczyków, no nie spisali się. Myślę, że można było wykonać kilka gestów więcej pod adresem Brytyjczyków, ale biorąc pod uwagę, że to referendum było rozstrzygnięte niewielką liczbą głosów, to myślę, że ten wynik mógł być wtedy inny. W tej chwili sytuacja jest niezwykle skomplikowana, bo wprawdzie porozumienie zostało przyjęte dzisiaj w Brukseli, ale to porozumienie musi być ratyfikowane zarówno przez stronę europejską czy Parlament Europejski, poszczególne kraje, ale również przez Parlament Brytyjski. Tu zaczynają się olbrzymie problemy, dlatego że rząd pani Theresy May ma bardzo niewielką przewagę głosów w Izbie Gmin. Już wiadomo, że koalicyjny partner, bo konserwatyści, którzy nie zdobyli połowy głosów w ostatnich wyborach, przyspieszonych wyborach parlamentarnych, musieli zawiązać koalicję z partią unionistów z Irlandii Północnej i ta malutka partia już na swoim kongresie wczoraj w Belfaście zapowiedziała, że będzie głosować przeciwko temu porozumieniu. Więc Theresa May nie ma większości w szeregach partii konserwatywnej, jest co najmniej kilkudziesięciu posłów, którzy krytykują to porozumienie z pozycji twardego Brexitu. Uważają, że to porozumienie jest zbyt miękkie i że Unia Europejska będzie miała zbyt wielki wpływ na Wielką Brytanię po Brexicie. Jednocześnie opozycja w Izbie Gmin, Partia Pracy, nie chce pomóc pani premier, więc no wszyscy w tej chwili zastanawiają się, czy to porozumienie uzyska większość. Głosowanie powinno się odbywać w pierwszej połowie grudnia, 11 bądź 12 grudnia. I jeżeli to porozumienie upadnie, to naprawdę to są te wszystkie scenariusze są źle. Pytanie, czy pani premier nie poda się do dymisji, bo będzie pod olbrzymią presją, żeby odejść. Pytanie, czy będzie można utworzyć szybko, sprawnie nowy rząd, czy nie będą potrzebne przyspieszone wybory. Gdyby doszło do wyborów, kwestią otwartą jest, kto
sobie wygrał. Partia Pracy ma w wielu sondażach przewagę nad Partią Konserwatywną. Z naszego punktu widzenia zresztą zwycięstwo Partii Pracy byłoby bardzo niekorzystne, bo na jej czele stoi polityk, który był przeciwnikiem NATO, był oskarżany wręcz o związki z sowiecką KGB. Jeremy Corbyn. I z naszego punktu widzenia to jest polityk stanowiący olbrzymie ryzyko, biorąc pod uwagę naszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. No ale jest możliwe, nie można tego w tej chwili zupełnie wykluczyć, że doszłoby do drugiego referendum w sprawie Brexitu. W tej chwili to jest scenariusz, który zarówno pani premier May, jak i lider opozycji wykluczają, ale jeżeli porozumienie dzisiaj wynegocjowane w Brukseli nie uzyska większości w Izbie Gmin, to nie można również tego rozwiązania wykluczyć, więc scenariusz, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, wciąż jest powiedział, niewielkie prawdopodobieństwo, pewnie jakieś 15-20%, ale to już jest znacznie więcej niż jeszcze kilka tygodni temu. Niesamowite, drodzy Państwo, jak to się pokomplikowało. Dobrze, a wyobraźmy sobie, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej i co wtedy z Unią? Unia pod dyktando do Niemiec? No przede wszystkim wyjście Wielkiej Brytanii z Unii oznacza dla Polski też szereg wyzwań, nie tylko tych związanych z sojuszami politycznymi i kwestią bezpieczeństwa, ale to jest ponad 1 000 000 Polaków, którzy żyją na Wyspach Brytyjskich. Ich prawa, na szczęście według tego porozumienia, które zostało wynegocjowane, są gwarantowane, no ale pytanie, czy to porozumienie się utrzyma. No i to może oznaczać pewne perturbacje dla naszych firm. My mamy bardzo ścisłe związki biznesowe, Wielka Brytania jest naszym drugim partnerem handlowym po Niemczech, więc musimy śledzić to, co się dzieje w sprawie Brexitu, nie tylko z powodów politycznych, ale również gospodarczych. Jeśli chodzi o Unię Europejską bez Wielkiej Brytanii, no to oczywiście hegemonia Niemiec tylko się powiększy, no ale pamiętajmy, że ta hegemonia również dotąd wynikała z bardzo silnej pozycji politycznej pani kanclerz Angeli Merkel. A można powiedzieć, że może nie dni, ale miesiące pani kanclerz na stanowisku kanclerza są już policzone. W przyszłym miesiącu odejdzie z funkcji szefowej partii CDU. Po ostatnich porażkach w wyborach regionalnych zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się ponownie o stanowisko szefowej partii CDU. W zależności od tego, kto wygra te wewnętrzne wybory, czy wygra namaszczona przez nią obecna sekretarz generalna, czy wygra polityk, były szef grupy parlamentarnej CDU w Bundestagu, pan Merz, który był z Angelą Merkel skłócony, to w zależności od tego, kto będzie nowym szefem CDU, pani kanclerz będzie tym kanclerzem albo kilka miesięcy, albo kilkanaście, ale z całą pewnością najpóźniej w 2019-2020 będzie z tego stanowiska powoli odchodzić po to, żeby zrobić miejsce dla następcy, który będzie musiał mieć czas, żeby przygotować się do kolejnych wyborów. Krótko mówiąc, w Niemczech po bardzo długim czasie stabilizacji personalnej no nadchodzi czas zmian personalnych. Do władzy dojdą politycy bez dużego doświadczenia międzynarodowego. No i widzimy również bardzo duże przetasowania, jeśli chodzi o badania opinii publicznej. SPD, które było zawsze przez ostatnie lata było jednym z filarów koalicji rządowej, w tej chwili cieszy się najniższym poparciem w swojej historii, 11-12%. Bardzo duże wzrosty notują Zieloni. Dość stabilnym, wysokim poparciem cieszy się AfD, więc naprawdę nie można przewidzieć, jak będzie wyglądać rząd niemiecki już tak naprawdę w przyszłym roku, bo jeżeli SPD wycofa się z koalicji rządowej, to dojdzie tam do przyspieszonych wyborów. Były kanclerz właśnie z SPD, Gerhard Schröder, niedawno stwierdził, że może się założyć o to, że SPD wyjdzie z koalicji, reagując na te złe sondaże dla siebie i rząd padnie, będą przyspieszone wybory, więc ta hegemonia Niemiec wynikająca oczywiście z pozycji gospodarczej, bardzo silnej gospodarki niemieckiej, będzie nieco osłabiona na ten czas niestabilności politycznej wewnętrznej.